To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Chrobota. Moim gościem jest marszałek Senatu Tomasz Grocki, marszałek, ale zarazem profesor medycyny, doświadczony chirurg i transplantolog. Lekarz z wieloletnim stażem. Panie marszałku, nie bał się pan jechać na urlop do Włoch, które walczą z koronawirusem? Nie bałem się, dlatego że sprawdziłem, że region, do którego jechałem, był wolny od koronawirusa, a Miejsce, w którym przebywałem, to był hotel, malutki hotelik, praktycznie na środku pól śnieżnych. I w momencie, kiedy tam przyjechałem, w promieniu 30 kilometrów wokół tego miejsca nie było żadnego ogniska. I jak przerwałem urlop, żeby poprowadzić senat, również, również nie było żadnego ogniska. Zresztą mogę panu zdradzić tu jako pierwszemu. Że przebywałem tam również relatywnie krótko, bo przy okazji załatwiałem swoje zaległe problemy zdrowotne, i dlatego wracałem samolotem z Monachium, a nie z Włoch, jak fałszywie podają niektóre media. Ale zapewne przyglądał się panu, pan sytuacji epidemii we Włoszech? Czy pańskim zdaniem Włochy walczą skutecznie z tą epidemią? Wie, pani, wie pan, we Włoszech jest dość szczególna sytuacja, ponieważ ognisko. Główne jest w Lombardii, wokół Mediolanu. Tam jest, tam jest dość duża społeczność chińska, która pojechała na nowy rok chiński, wróciła i, jak twierdzą niektórzy lekarze włoscy, mogło to mieć wpływ na taki wybuch epidemii. I również śmiertelność, która we Włoszech jest wyższa niż w innych krajach. Być może, jak twierdzą włoscy lekarze, wynika z tego, że dotyka głównie pacjentów domów starców, domów spokojnej starości, a śmiertelność koronawirusa w stosunku do osób starszych jest wyższa niż w stosunku do osób młodych, chociaż każdy z nas jest w jakimś sensie zagrożony. Aczkolwiek pierwsze obawy, kiedy ta epidemia wybuchła, w świecie medycznym panował niepokój, czy, czy ten wirus zabija każdego, kogo zarazi, czy co drugiego, czy co trzeciego, na szczęście okazało się, że zdecydowanie mniej osób, że średnia śmiertelność jest około od 1 do 4% w zależności od kraju. Obserwuje pan Włochy, czy widzimy efektywność działań władzy przeciwko epidemii? To znaczy. Nie jestem epidemiologiem, ani wirusologiem, ale opieram się na raportach Center for Disease Control w Atlancie. To jest organizacja numer jeden zajmująca się chorobami zakaźnymi. I zgadzam się tutaj z ministrem Szumowskim, że walka o to, żeby powstrzymać epidemię i, i te złudne teorie, że Polska będzie znowu zieloną wyspą, były od początku nierealne. Ta epidemia się przetoczy przez świat i powinniśmy skoncentrować na tym, na tym nasze wysiłki, aby wykrywać jak najszybciej osoby objęte zarażeniem wirusem. Stąd na przykład musimy drastycznie i szybko zwiększyć liczbę testów, bo przypomnę. W Polsce ich wykonaliśmy nieco ponad 1600, w Niemczech 200 tysięcy. I to jest skuteczniejsza metoda wychwytywania osób zarażonych niż kwarantanna, która w skali masowej może mieć negatywne skutki gospodarcze. Do testów zaraz wrócimy. Ja jeszcze na chwilę skoncentruję się na pańskim wyjeździe wakacyjnym. Przeciwnicy zarzucają panu, że zachował się pan antyedukacyjnie. Niepotrzebnie ryzykując, a po powrocie do kraju bez przebadania rozpoczął pan publiczne obowiązki, prawda? E, e, spędziłem weekend w domu z żoną, notabene chorą na grypę. Bo przypomnę, że skala, opierajmy się na faktach. W Polsce w samym lutym mieliśmy 820 tysięcy przypadków grypy i schorzeń grypopodobnych, i w tym roku już zmarło ponad 30 osób na grypę na koronawirusa szczęśliwie nikt. Więc szansa, że będziemy zarażeni koronawirusem, a nie grypą, jest jak jeden do niemalże 100 tysięcy. Bardziej, bardziej, yy, mamy zdecydowanie większą szansę, że zachorujemy na zwykłą grypę i oby najlepiej w ogóle nie chorować, ale relacje między koronawirusem a, a schorzeniami, które co zimę nas, infekcyjnymi, które co zimę nas kładą do łóżka, jest z punktu widzenia medycznego nieco inna niż w popularnej wiedzy medialnej. Mówiąc krótko, nie bał się pan ryzyka i to ostatnie pytanie. Czy nie sądzi pan jednak, że osoba publiczna w prywatnych wyborach powinna się kierować nieco innymi kryteriami niż prywatna? Ma pan rację, panie dyrektorze, i, i tutaj posypię sobie trochę głowę popiołem. Wezmę to pod uwagę przy następnych wyborach, aczkolwiek z punktu widzenia medycznego będę bronił tezy, że dochowałem absolutnie należytej staranności, żeby wybrać miejsce, wokół którego nie było koronawirusa w momencie, jak przyjechałem i jak wyjeżdżałem. Z punktu, zresztą porzućmy tą teorię, że są miejsca zagrożone czy nie. Zagrożona jest Bruksela, budynki parlamentu, budynki Asemble National w Paryżu, w Waszyngton, gdzie w okolicy jest 20, 20 przypadków zgonów. Porzućmy tę teorię, bo to, to jest fałszywy kierunek. Inaczej powinniśmy walczyć z tą epidemią w sposób aktywny poprzez aktywne wykrywanie chorych. I dlatego należy robić jak najwięcej testów. Jak pan. Ocenia sytuację epidemiologiczną świata, my codziennie relacjonujemy o nowych faktach, przekazujemy nowe statystyki. Czy grozi nam pańskim zdaniem pandemia? To znaczy, obawiam się, że, że wzrost liczby zachorowań będzie postępował niezależnie od wysiłków tego czy owego rządu jak pan zauważył, taktyki postępowania są różne. Nasi sąsiedzi za Odrą przyjęli taktykę robienia maksymalnej ilości testów, żeby wychwycić osoby zarażone i tylko te izolować. Natomiast my przyjęliśmy taktykę, taktykę kwarantanny dla 99, pewnie 9% ludzi, którzy są zdrowi i oby pozostali zdrowi. A moim zdaniem i to wczoraj była mowa na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, powinniśmy iść w Kierunku aktywnego wykrywania, czyli drastycznego zwiększenia liczby testów, które już w Polsce są. Ile wykonano w Polsce testów? Nieco ponad 1600. Dla porównania w Niemczech ponad 200 tysięcy, ale jak poinformował pan minister zdrowia, w tej chwili, bo na początku rzeczywiście był jakiś problem z tymi testami, w tej chwili je, mamy ponad 50 tysięcy testów w dyspozycji, a polskie laboratoria są w stanie wykonać około 2000 badań dziennie. Także mamy czym badać, i mamy jak badać i powinniśmy to wykorzystać. Te testy nie powinny zalegać w magazynach. 50 tysięcy testów to mało. Czy istnieje możliwość zakupu Ci dowolnej ilości testów? To już jest pytanie do resortu, ale wydaje się, że, że sam test, same te pożywki do testu są, są relatywnie łatwiejsze. Urządzenia, które wykonują ten test metodą PCR, czyli Polymerase Chain Reaction, są w Polsce. Co więcej, one są również w rękach prywatnych laboratoriów, tylko te prywatne laboratoria, zgodnie z ustawą z 2008 roku, nie są dopuszczone do tego, żeby te badania wykonywać. I dlatego w nowelizacji, którą prowadzimy w tej chwili w Senacie, chcemy to jak najszybciej zmienić. Wszystkie ręce na pokład. Czy rząd to rozumie? Czy minister Szumowski to rozumie? Jestem w kontakcie. Z panem ministrem Szumowskim w zasadzie ciągłym, zarówno na urlopie, jak i teraz. I muszę powiedzieć, że w ogromnej mierze z jego podejściem do tego zagadnienia się zgadzam. Rozumiem, że my sami, jako Polacy, jako Polska, jesteśmy w stanie wyprodukować te testy, które są niezbędne do sprawdzenia, czy ta populacja nasza jest i w jakim skali jest chora. Nie, jest, nie wiem, czy to jest polska, e, polska fabryka, natomiast mamy w zapasie 50 tysięcy testów i powinniśmy je jak najszybciej wykorzystać i zakupić następne kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, bo jak się okazuje, z punktu widzenia epidemiologicznego jest to skuteczniejsza metoda niż takie działanie prewencyjne w stosunku do ludzi. Którzy są zdrowi, i mam nadzieję, że pozostają ciągle zdrowi. Jak ocenia Pan aktywność rządu na polu walki z epidemią? Nie mówię tylko o mistrzu Szumowskim, chociaż jemu też może warto poświęcić osobną uwagę, ale czy ten rząd pokazuje sprawność, czy na razie wygląda na to, że metody podjęte przez nich są solidne? Zacznijmy od tego, że zdrowie nie powinno mieć barw politycznych. No I na początku działania, działania rządu były ewidentnie niewystarczające. Choćby dlatego, że tysiące warszawiaków, w tym wielu przedstawicieli rządu, było na nartach we Włoszech. To tak na marginesie. Wiemy Natomiast... że był również minister Szumowski. No tak, ale podjęto taką fałszywą... Co zrobić? Podjęto fałszywą teorię, że będziemy jak zwykle zieloną wyspą, że wszędzie będzie koronawirus, tylko u nas nie będzie, bo gdzieś tam jest mnóstwo zakażeń, u nas nie ma żadnego. To była mrzonka i to było nierealistyczne oczekiwanie. I w momencie tak naprawdę akcja się zaczęła dopiero jak w, na poważnie, bo pewne wysiłki wykonywał głównie inspektor sanitarny, pan e, dr Pinkas. Natomiast akcja się zaczęła tak na poważnie, jak wrócił minister Szumowski. I straciliśmy dużo czasu. Przypomnę tylko, że pierwsze posiedzenie na temat komisji, na temat koronawirusa zorganizowała Senacka Komisja Zdrowia pod przewodnictwem pani senator Małeckiej-Libery. Przypomnę, że jak w Senacie zażądaliśmy informacji o aktualnym stanie walki z koronawirusem, to senatorowie PiS głosowali przeciwko, mówiąc, że nie ma w ogóle tematu. Przypomnę, że, że dzień później pan prezydent Duda raptem wezwał Sejm do pilnego posiedzenia. Także cieszę się, że Senat mobilizuje władze do rząd, rządzące do szybkiego działania i tak się dzieje dalej. Bo jak zapowiedzieliśmy, inicjatywę nowelizującą tą pilną ustawę, zwłaszcza w aspektach gospodarczych, które są, o których za chwilę pewnie możemy porozmawiać, to natychmiast pani minister Emilewicz też zgłasza, że ona też ma taką spec ustawę, aczkolwiek w mojej ocenie ta przygotowywana przez senatorów jest zdecydowanie bardziej kompleksowa. Cieszę się, że Senat odgrywa pozytywną rolę w walce z tą epidemią, ale pierwsze tygodnie przez rząd zostały ewidentnie przespane z powodu fałszywej teorii, że sobie poradzimy, że koronawirus dotrze wszędzie, tylko nie do naszej szczęśliwej krainy. Jaka strategia walki? Z jednej strony testy, czyli masowe przeprowadzenie testów, zakupywanie nowych, z drugiej strony jednak działania profilaktyczne. Czy popiera pan ideę zamknięcia szkół? Odwoływanie imprez publicznych oraz kontroli na granicach. Wie pan, z tymi kontrolami na granicach, proszę pamiętać, że jestem Szczecinianinem. Te kontrole są trochę iluzoryczne, ponieważ kontrolowane są tylko pojazdy powyżej 8 osób. Wszyscy moi koledzy, którzy jeżdżą na zakupy do Szwed czy do pasywalku, przyjeżdżają w tej nazad bez żadnego problemu. Także to jest trochę wykazywanie, że państwo działa, natomiast. Czyli powinny być skuteczniejsze, pańskim zdaniem. No je, albo się bawimy w to na poważnie, albo udajemy, że się bawimy. Natomiast y, y, imprezy masowe generalnie sprzyjają rozprzestrzenianiu tych jesiennych, zimowych czy wczesnowiosennych wirusów. Y, przywołuję tu przykład grypy, na którą corocznie roku choruje 2,5 miliona ludzi i 150 ludzi z, umiera. Jakoś nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Wydaje się, że trzeba zacząć zarówno od wczesnego wykrywania, czyli masowe testy, jak również zmiana pewnych nawyków. Ludzie, którzy są zakatarzeni, powinni nosić maseczkę, powinni unikać, unikać pokazywania się w większych zgromadzeniach. Każdy z nas, kto pracuje w biurze, w szpitalu, w szkole, wie, że jak przyjdzie jedna pani nauczycielka z zakatarzona, jeden lekarz na oddział, czy jeden dziennikarz do redakcji, za chwilę wszyscy są, wszyscy są zakatarzeni. I to, to sobie lekceważymy. A na przykład w Azji, w Japonii jest to uważane za grube FOPA towarzyskie. Jeżeli w ogóle ktoś przyjdzie, a tym bardziej jak przyjdzie bez maski. Nauczmy się tego, bo Japonia jest tu doskonałym wzorem. Nieduży kraj, niewiele większy od Polski, a 126 milionów ludzi, i oni mają nawyki sanitarne, yy, czyli noszenie masek, jak jesteśmy zakatarzeni, częste dezynfekowanie rąk i radzą sobie z epidemią, z epidemiami nie tylko koronawirusa zdecydowanie lepiej. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas mówi o tym, że należałoby przerwać naukę w polskich szkołach na. Miesiąc. Wczoraj, wczoraj była o tym poważna dyskusja na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, bo Jakie pytanie, pytanie czy przerwać na, czy przerywać w tych powiatach, w których znajdujemy ogniska zakażenia, czy przerwać w całej Polsce? I, I dyskusja była naprawdę bardzo poważna, dlatego że ma to szalone implikacje gospodarcze. Bo ile starsze dzieci mogą zostać same w domu, tyle młodsze muszą zostać pod opieką babci, rodziców, rodzice nie idą do pracy. Trzeba sobie jasno powiedzieć, skutki medyczne, przynajmniej w Polsce, koronawirusa są daleko mniejsze od skutków gospodarczych, które już się pojawiają, choćby w odniesieniu do firm turystycznych, transportowych, eventowych, czy innych działów gospodarki. To Takie jest to ważne pańskie zdanie w sprawie wyłączenia szkół w Polsce. Czy jest pan za tymi, którzy twierdzą, że powinno się wyłączyć edukację tam, gdzie jest realne zagrożenie, czy też w skali kraju? Na dzień dzisiejszy, bo ta epidemia jest dynamiczna i przypomnę, że jeszcze tydzień temu rząd twierdził, że właściwie nie, nie ma tematu. Natomiast teraz nie, nie chcieli debaty w Senacie. Natomiast w tej chwili, na dzień dzisiejszy, moje zdanie jest takie, że zamykałbym to na szczeblu powiatów. Ale czy nie będzie trzeba tego rozszerzyć na szczebel całego kraju za pięć dni, tydzień? To jest, to jest pytanie absolutnie otwarte. A jeszcze trudniejszym pytaniem jest, na jak długo? Kiedy przyjdzie sygnał, że możemy znowu wznowić zajęcia? Bo tu już z, w Pola zdrowotnego, przechodzimy na pole społeczne i gospodarcze. To może mieć drastyczne skutki negatywne dla naszego kraju. Jest jeszcze jedno takie miejsce, gdzie ludzie się często spotykają grupowo to są kościoły. Wczoraj był apel jednego z biskupów polskich o to, żeby było więcej mszy. Jak Pańskim zdaniem my powinniśmy się odnieść do kwestii obecności na Niedzielnej Mszy Świętej? Szczerze mówiąc, tej decyzji nie bardzo rozumiem, bo arcybiskup Mediolanu wstrzymał wszelkie msze. No ale tam sytuacja jest dużo poważniejsza. Natomiast to jest nie tylko kwestia mszy, ale chociażby kwestia komunii. Czy opłatek ma iść do ust, czy do ręki, czy to ma być tylko komunia duchowa? Pan prezydent podjął się i że weźmie na siebie to zadanie, porozmawiając z episkopatem na, na ten temat, dlatego że, dlatego że zwiększanie liczby mszy pod tym, pod tym pozorem, że ludzie mają. Dalej od siebie siedzieć w ławkach kościelnych, no, trochę jest decyzją dla mnie niezrozumiałą i idącą jakby w przeciwnym kierunku, kiedy zatrzymujemy imprezy masowe, kiedy zamykamy teatry, kiedy zamykamy szkoły, kiedy prowadzimy mecze piłkarskie bez udziału publiczności. Wszyscy musimy się do tych reżimów dostosować. I na koniec pytanie o szpitale, o szpitalne oddziały ratunkowe. Choćby. Ten szpital, którym pan kierował, czy on jest przygotowany systemowo na to, że gdyby w Szczecinie czy w okolicach doszło do nagłej eksplozji epidemii, to ten szpital, oddział ratunkowy przyjmie tych wszystkich ludzi, których należałoby przyjąć? To jest szpital, w którym jest największa pulmonologia na Półmorzu Zachodnim i, i co roku od lat. Jesienią i zimą jest, jest problem z łóżkami, ponieważ leży mnóstwo ludzi z infekcjami nie koronawirusowymi, tylko, tylko zwykłymi infekcjami grypowymi. Ale nagle grypy. przyjdzie fala koronawirusa i co wtedy? Jeden szpital temu nie poradzi. Wtedy na szczeblu samorządu i wojewody być może trzeba uruchomić łóżka w wolnych jednostkach wojskowych. Takie plany są kryzysowe, są opracowywane. Teraz, kiedy już zdaliśmy sobie sprawę, czy rządzący zdali sobie sprawę, że udawać, że u nas problemu nie będzie, to jest nierealne. Także jeden szpital na pewno sobie nie poradzi, i jeden szpital zakaźny. Tym bardziej takie plany rezerwowe są szykowane. Mam nadzieję, że one w takim stopniu się nie ziszczą. Natomiast problem jest zupełnie gdzie indziej, panie redaktorze. Ponieważ część ludzi, ten wirus w odróżnieniu od wirusa grypy, jak to się mówi popularnie, grypa schodzi nam na oskrzela, a ten wirus schodzi nam na płuca. I to jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne, bo niektórzy ludzie, zwłaszcza starsi albo sobie z chorobami w płuc, wpadają w niewydolność oddechową i wymagają respiratora i lub innych skomplikowanych urządzeń, na przykład ECMO, ale to już może za mało czasu, żeby to tłumaczyć. Natomiast w Polsce mamy około 10 tysięcy respiratorów, tylko problem polega na tym, że one są zajęte. Przez ludzi po udarach, po zawałach, po ciężkich zabiegach kardiochirurgicznych i z mnóstwa innych przyczyn. I wczoraj, już na robocze z ministrem Szumowskim, dyskutowaliśmy, jak ten problem rozwiązać. No jak? Jak można rozwiązać permanentny brak respiratorów? Nie chciałbym o wszystkim mówić, ponieważ to spotkanie było, było zamknięte. Natomiast problem polega na tym, że nie bardzo możemy dokupić te respiratory, bo, bo fabryki respiratorów pracują pełną parą, ale wszyscy je chcą kupować. Natomiast no, mamy w zanadrzu jakieś rozwiązania, żeby nie doprowadzić do sytuacji, bo to by było absolutnie nieakceptowalne, że ktoś, kto wymaga respiratora, nie dostanie go. Taka sytuacja nie może się zdarzyć i wszyscy. Na tym spotkaniu zdawali sobie z tego sprawę. Mówił pan o gospodarce, czy pakiet przygotowywany przez rząd jest pańskim zdaniem dostateczny? Mówi o pakiecie pomocowym dla firm, dla tych branż, które najwięcej tracą. Moim zdaniem, moje zdanie jest tu mniej istotne, bo ja nie jestem przedsiębiorcą. Natomiast mam w tej chwili wizyty licznych stowarzyszeń, stowarzyszeń przedsiębiorców, którzy wskazują na słabości tego pakietu. Ale widzi pan determinację po stronie rządzących, żeby jednak przygotować przepisy i pakiety, które realnie pomogą gospodarce na wypadek, gdyby to... No już, już pani minister Milewicz, która jeszcze dwa tygodnie temu twierdziła, że na koronawirusie niektórzy zarobią, i to było bardzo nieroztropne zdanie. Teraz przygotowuję taki, taką specustawę, która ma ulżyć przedsiębiorcom. I wczoraj była o tym bardzo poważna dyskusja. Podnosił to pan przewodniczący Budka, podnosił to pan, podnosili to inni rozmówcy, bo skutki gospodarcze mogą być. Równie drastyczne, jak skutki zdrowotne, a nawet większe, i dlatego resort gospodarki przygotowuje nowelizację tej ustawy, i również senatorowie, tak zgodnie z naszą deklaracją, że natychmiast po jej uchwaleniu, żeby nikt nas nie odsądzał, czy wiary, że jesteśmy przeciwko walce z koronawirusem, natychmiast przystępujemy do nowelizacji. I to zarówno w aspektach zdrowotnych, jak i w, przede wszystkim w aspektach gospodarczych, zgodnie z sugestiami, które w dużych ilościach przynoszą do nas różne środowiska gospodarcze. I polityka na koniec. Wyobraża pan sobie zmiany terminów kampanii wyborczej do wyborów prezydenckich, czy nie? O, wie pan, ja mam bogatą wyobraźnię i, i, no, i patrząc z punktu widzenia zdrowotnego, jestem w stanie to sobie wyobrazić. Grozi nam jest... przesunięcie terminu wyborów? Wczoraj padały deklaracje ze strony pana prezydenta, że nie. Natomiast, jeżeli, jeżeli wirus zacznie wygasać po połowie kwietnia, a takie są prognozy tego CDC w Atlancie, to okej. Okay. Natomiast jeśli będzie trwał dłużej, to może się okazać, że trzeba je przesunąć, aczkolwiek tu wchodzimy już w zagadnienia konstytucyjne, o których no, nie jestem fachowcem, żeby się wypowiadać, bo tam nie można sobie tak powiedzieć, że przesuwamy o tydzień, dwa czy, czy o miesiąc, tam są zapisane określone terminy, tam jest mowa o jakichś 90 dniach i tak dalej. Także, także to, to z punktu widzenia zdrowotnego jest absolutnie możliwe, bo jeżeli epidemia będzie w rozkwicie, no, to nie ma sensu robić. Wyborów, natomiast z punktu widzenia konstytucyjnego również należy się wpasować z odpowiednimi terminami. Mam nadzieję, że wybory odbędą się w terminie, ale jakbym się miał założyć, to bym się nie założył. Każde ważne doświadczenie cywilizacyjne czegoś uczy? Mam wrażenie, że to jest ważne doświadczenie cywilizacyjne. Jak pan sądzi, czego? Może nauczyć polską klasę polityczną? Czy może być takim treningiem w zakresie konsensusu narodowego czy politycznego w ważnej sprawie? Zwracam pana uwagę, że to jest pierwsza epidemia, wcale nie największa, w erze mediów społecznościowych. Bo jak pan sobie przypomni, niemal co roku jesteśmy epatowani różnymi zagrożeniami. A to wirus Zika, a to świńska grypa, a to ptasia grypa, a to denga, a to wąglika, a to gorączka zachodniego Nilu. I jeszcze wiele, wiele innych, i wtedy jakoś inaczej do tego podchodziliśmy. W dobie rozkwit rozkwitłych mediów społecznościowych ta epidemia, która nie jest ani największa, ani najgroźniejsza, bo na przykład epidemia SARS była dużo bardziej zabójcza. Ale tego jeszcze nie wiemy. Sam pan mówi. Nie, 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 nie. Ta, ta śmiertelność jest już ponad 100 tysięcy przypadków już są dane statystyczne. Można wyciągać wnioski statystyczne, że, że śmiertelność oscyluje w około 1 do 4% w starszej populacji do 8%. To, to, to na początku tego nie wiedzieliśmy. Teraz już to z grubsza wiemy. Im sprawniejszy system opieki zdrowotnej w danym kraju, tym śmiertelność jest niższa. Natomiast, natomiast ma pan rację, że, że z każdego nieszczęścia należy wyciągać wnioski i myślę, że to nie tylko, mówiąc o klasie politycznej, ale ludzi w Polsce nauczy, zwłaszcza młode pokolenie, pewnych nawyków zdrowotnych, ograni, samoograniczania siebie, kiedy czujemy się chorzy i zainfekowani, a klasę polityczną może nauczy, że no, chociaż to nie jest nic nowego, Polacy w Stan Zagrożenia potrafią się jednoczyć, tylko pięć dni później już znowu się spierają, więc tu nie sądzę, żeby to było, żeby to było szczególnie edukacyjne. Natomiast może klasę polityczną to nauczy, że w sytuacji w kwestiach zdrowotnych, do czego wielokrotnie namawiam, należy odłożyć politykę na bok, a zająć się realnym, porządnym, racjonalnym działaniem opartym na faktach, a nie na mitach czy teoriach spiskowych. I tu współpraca opozycji z rządzącymi jest niezbędna. Bez, bez wątpienia i na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego była merytoryczna dyskusja, zgłaszaliśmy swoje uwagi, również ministrowie pojedynczy mieli odmienne zdania. Tak to się powinno odbywać, dlatego szkoda, że to była pierwsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego od 2016 roku. Cztery lata przerwy, trochę za długo, dlatego ze wszystkich stron padały apele, żeby pan prezydent jako gospodarz tego spotkania korzystał z tej zbiorowej mądrości i opozycji rządzących nieco częściej. Przyjął ze zrozumieniem? Takie miałem wrażenie, z, pewnymi, z pewnym oporem, ale jednak tak. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki był naszym gościem. Dziękuję państwu. To była audycja Rzeczpospolitej Świat w skali makro.